Od 17 stycznia widzowie zobaczą show Farma i tak sobie rozmawialiśmy, zanim tutaj czerwone światełko się zapaliło, że to prowadzenie to taka nawet zabawa trochę, nie tylko obowiązki. Zdecydowanie tak, ale wydaje mi się, że to wszystko jest uzależnione od atmosfery i od ludzi, którzy cię otaczają, bo możesz mieć najpiękniejszą pracę w życiu, ale jak nie zgrasz się z ludźmi, to jest to po prostu męczarnia. A my się tak zgraliśmy wszyscy i ja z Marceliną jako prowadzące i cała ekipa, że po prostu my nie mogłyśmy się doczekać, żeby pojechać na plan, żeby no robić czasami szumu wśród uczestników, bo my nie zawsze były te, które wspierają, ale czasami byłyśmy tymi, które rzucają kłody pod nogi. To lubimy oglądać. O tak. Więc naprawdę to była czysta przyjemność. Ale żeby poprowadzić show Farma, no to trzeba albo dostać jeden telefon, albo przejść przez casting. Jak było w twoim przypadku? U mnie było tych telefonów bardzo dużo. I ta historia tak naprawdę, to, że ja się w ogóle znalazłam w Polsacie, to jest u mnie bardzo, bardzo długa historia. Wydaje mi się, że zaczęła się jakoś w 2014 roku, bo wtedy wzięłam udział w konkursie Miss Polski i od tamtej pory prowadziłam wszystkie gale regionalne w województwie łódzkim. I prezes konkursu Miss Polski przyjeżdżał na tę galę i on zawsze chciał, żebym ja poprowadziła jego galę główną. Tylko to nie jest tak łatwe, że on sobie pójdzie do Polsatu i powie, jasne, robimy galę tak, i chcę, żeby ona poprowadziła. To w ogóle tak nie działa. Więc on z roku na rok coraz bardziej napierał na Polsat i on bardzo chciał, żebym to zrobiła. Aż w końcu w styczniu ubiegłego roku pojawiła się taka luka wśród prowadzących, ponieważ Agnieszka Chyży zaszła w ciążę, a Paulina Sykut, Jerzyna, brała udział w Twojej twarzy. Tak. I ona nie mogła poprowadzić gali Miss Polski na 100 lat. I czasem nagle się mówi, że jest ten właściwy czas i właściwe miejsce. Tak. I właśnie to było wtedy. Dostałam telefon. Ilona, co robisz tego i tego? Ja mówię, musiałam zajrzeć do kalendarza. Bo słuchaj, bo możesz poprowadzić galę na żywo w Super Polsacie. Mówię, dobra, no to jedziemy z tym. I jak poprowadziłam galę w Super Polsacie, tak pyknęło. Spodobało im się to, co mnie bardzo cieszy. Spodobała im się taka moja energia, bo ja jestem troszeczkę bardziej zwariowanym człowiekiem i na szczęście nie musiałam udawać kogoś innego, tylko zrobiłam to po swojemu, że dostałam propozycję poprowadzenia gali Miss Polski już w głównym Polsacie. I to było w sierpniu i dosłownie z 2-3 dni po poprowadzeniu gali dostałam telefon, Ilona, poprowadzisz Farmę? A ja w ogóle mówię, co? Gdzie? Jak? O co chodzi? W ogóle jaki program? No i 3 września już byłam na planie, więc naprawdę niecałe 2 tygodnie po poprowadzeniu tej gali już prowadziłam nowy program. Czyli później nikt cię nie testował, jeżeli chodzi o Farmę, bo po prostu zaprocentowało to, jak świetnie poprowadziłaś wydarzenie na żywo. Tak,